Kiedy myślimy nagrobki, to widzimy cmentarze. Niektóre nekropolie to prawdziwe dzieła sztuki. Jednak kiedy chcemy zobaczyć nagrobki, które są prawdziwymi perłami, to musimy udać się jednak do świątyń. To tam chowano najważniejszych i najbogatszych mieszkańców ziem Polski. Warto też odwiedzać mniejsze świątynie, bo i tam znaleźć można prawdziwe cuda sztuki, będące jednocześnie pięknym upamiętnieniem zmarłego. Wielu pielgrzymów, trafiając do Dukli, odwiedza sanktuarium świętego Jana z Dukli, zapominając trochę o kościele farnym świętej Marii Magdaleny, powstałym w XVIII wieku. Ta z zewnątrz skromna świątynia ma jedno z najpiękniejszych rokokowych wnętrz w Polsce, a takich wnętrz dużo nie mamy. Wszystko jest lekkie, jasne, kolorowe, błyszczy od złota. Postacie świętych bardziej przypominają swoją ekspresję aktorów teatralnych. Rzeźby ołtarza głównego, dłuta Jana Obrockiego ze Lwowa, ukazują cztery cnoty – miłość, nadzieję, wiarę i pokutę, a obraz przedstawia Marię Magdalenę, patronkę kościoła. Najcenniejszym i najbardziej oryginalnym zabytkiem dukielskiej fary jest grobowiec Marii Amalii Mniszchowej, wyrzeźbiony z różowego i czarnego marmuru w 1773 roku przez wspomnianego Jana Obrockiego ze Lwowa. Marmurowa postać młodej, pięknej i eleganckiej kobiety przedstawiona jest we śnie. Wydaje się, że za kilka minut Maria Amalia powróci do przerwanej lektury trzymanej w ręku książki. Ta rzeźba jest jedną z najpiękniejszych rokokowych rzeźb w Polsce. Gdyby wyjąć ją z kontekstu miejsca i powodów powstania, mogłaby po prostu być mistrzowskim portretem, który uchwycił niebanalny moment. Bejsce to niepozorna wioska na Poniedziu. Kryje niezwykłe skarby sztuki. Kościół świętego Mikołaja zwraca uwagę nie gotyckimi ceglanymi murami, ale wręcz nieproporcjonalnie dużą kaplicą Matki Boskiej. To w tej kaplicy znajduje się grób Mikołaja Firleja i jego żony Elżbiety z Ligenzów. Manierystyczny nagrobek powstał na przełomie XVI i XVII wieku. Zmarli zostali przedstawieni w pozie klęczącej po obu stronach krucyfiksu stojącego na sarkofagu. Pomimo, że postacie są płaskorzeźbione, są niezwykle plastyczne, zwracając się ku stojącym przed nagrobkiem. Pomnik zajmuje całą ścianę kaplicy sięgając kopuły. Zwraca uwagę ogromny kartusz herbowy. Użyty kamień to marmur. Niezwykła jest fantazja autora, który zaczynając motywy roślinne potrafił zakończyć je głowami mitycznych zwierząt, smoków, jaszczurów. Współczesna analiza pomnika prowadzi do wniosków, że nie powstał jako jedna koncepcyjnie całość. Oddzielnie powstały postacie zmarłych, które dopasowano do architektonicznego otoczenia. Trudno wskazać jednego autora. Łatwiej warsztaty mistrzów takich jak Padovano czy Santigucci. W Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie znajduje się barokowa konfesja świętego Wojciecha, patrona Polski, składająca się z relikwiarza oraz baldachimu. Konfesja powstała etapami w drugiej połowie XVII wieku. Postacie symbolizujące poszczególne stany powstały w 1897 roku z okazji 900-lecia śmierci świętego Wojciecha. Srebrna trumienka powstała z fundacji biskupa Wojciecha Pilchowicza w gdańskim warsztacie Piotra von der Renena. Orły wykonał gdański złotnik Hans Paul Jung. Najistotniejszym elementem całej konfesji jest srebrny relikwiarz w kształcie trumienki spoczywającej na sześciu orłach, którą dźwigają postacie symbolizujące cztery stany – chłopstwo, mieszczaństwo, duchowieństwo i rycerstwo. Na wieku i bokach trumienki w owalnych medalionach przedstawiono 10 scen z życia świętego Wojciecha. Dekoracje trumny dopełniają medaliony z napisami fundacyjnymi i dewocyjnymi. Za relikwiarzem znajduje się płyta nagrobna świętego Wojciecha z czerwonego marmuru ze średniowiecznej tumby z 1480 roku autorstwa Hansa Brandta z Gdańska. Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jedna z pięciu najstarszych katedr w Polsce i najcenniejszy zabytek Płocka, jest miejscem pochówku władców Polski. Nagrobków godnych uwagi jest tu całe mnóstwo, ale zobaczmy te najważniejsze.
W kaplicy królewskiej katedry pochowani są m.in. Władysław I Herman, jego syn Bolesław III Krzywousty. Za ich panowania Płock był stolicą Polski, to wieki XI i XII. W krypcie bazyliki spoczywają także szczątki 14 książąt mazowieckich oraz Salomei z Bergu, żony Bolesława Krzywoustego i matki jego 6 synów. Szczątki 2 władców spoczywają w grobie wykonanym z czarnego marmuru, na szczycie którego znajduje się orzeł mazowiecki bez korony. Ten sam symbol trafił później na czapki dywizji kościuszkowskiej. W kaplicy jest bogaty program ikonograficzny, który pokazuje, czym powinien charakteryzować się władca. Są tu cnoty boskie, wiara, nadzieja, miłość i cnoty kardynalne, roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie, czyli takie drogowskazy dla władcy. Na nagrobku książąt można znaleźć napis Domini e Heredes, czyli panom i dziedzicom. Święty Krzyż to miejsce, które przed Jasną Górą było najważniejszym dla chrześcijan w Polsce. To tu były najważniejsze ówczesne relikwie drzewa Krzyża Świętego, przechowywane do dziś w kaplicy Oleśnickich. Aby dojść do niej, idziemy krużgenkami z XV wieku. Widzimy ołtarz z czarnego marmuru poświęcony zmarłym benedyktynom. Gdy krypty się zapełniły, w XVIII wieku zebrano wszystkie szczątki i pochowano we wspólnej mogile pod posadzką krużganków. Kaplice Oleśnickich. Na początku XVII wieku gotycki kapitularz został przebudowany na kaplicę grobową. Inicjatorem powstania nowej kaplicy był Mikołaj Oleśnicki, kasztelan małogoski i radomski, starosta opoczyński i wojewoda lubelski. Budując ją pewnie nie przypuszczał, że spocznie tak blisko tych najcenniejszych relikwii, bo to tu przeniesiono relikwiarz po wojnie ze Szwedami. Na południowej ścianie kaplicy wznosi się misternie wykonany nagrobek Mikołaja Oleśnickiego i jego żony Zofii. Nagrobek wykonano z lokalnego brązowego marmuru ze wstawkami czarnego oraz alabastru. To właśnie biel alabastru głów i rąk to nie jest tylko zwykły zamysł artystyczny, ale wskazanie na śmiertelny wyraz twarzy i ciała przedstawionych postaci. W zwieńczeniu nagrobka, na lewo od medalionów z dekoracyjnymi wizerunkami dzieci, znajduje się herb Oleśnickich Dębno. Tarnów, kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Tarnowska fara od blisko 2 stuleci ma status katedry i powstała zapewne w pierwszej połowie XIV wieku. Do dziś dzień ma gotycki charakter i dobrze, bo ta strzelistość jest tutaj bardzo ważna. Prezbiterium katedry powstało w XV wieku i tu znajdują się najcenniejsze zabytki. 4 wspaniałe renesansowe i manierystyczne pomniki zaliczane do najwybitniejszych w polskiej sztuce. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić monumentalny, mierzący ponad 13 metrów wysokości, przyścienny pomnik Jana i Jana Krzysztofa Tarnowskich z XVI wieku autorstwa Giovanni Mario Padovano. Pomnik Tarnowskich został wykonany w części architektonicznej z piaskowca, kolumny, tablice, postacie z marmuru węgierskiego oraz inne detale z alabastru. Pomnik wygląda jak fronton świątyni greckiej. Jedyny motyw religijny tego dzieła to rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego na szczycie. Tylko kilka centymetrów niższy jest pomnik Janusza i Zuzanny Ostrogskich, wzniesiony w latach 1612-1620. Wykonany w czarnym i czerwonym marmurze oraz alabastrze. Ma wysokość 12 metrów i 90 cm. Architektura pomnika jest renesansowa, ale jej wypełnienie już manierystyczne. Dużo tu elementów religijnych, bo powstawał na fali kontrreformacji. Pomnik ukazuje marność ludzkiego życia, grozę śmierci, istotne elementy wiary katolickiej. Para książęca klęczy przed ukrzyżowaniem. Znajdziemy personifikację cnót, wiary i nadziei, relief z wyobrażeniem Chrystusa Zmartwychwstałego, Mojżesza z tablicami przykazań, Jana Chrzciciela oraz Dawida i Daniela z tekstami liturgii żałobnej. I całe mnóstwo detali, takich jak główki zapłakanych aniołków, akcesoria śmierci, jak czaszki i piszczele, zgaszone pochodnie oraz cały szkielet z klepsydrą i kosą w rękach. Kolejnym pomnikiem jest wczesnorenesansowy Barbary z Rożnowa, zmarłej w 1517 roku, wnuczki Zawiszy Czarnego i matki Jana Hetmana Tarnowskiego.
powstał około 1520 roku, jest przykładem przyswajania sobie stylu renesansu przez rodzimych artystów. Pomnik jest wykonany z piaskowca, a autor jest nieznany. Marmurowy pomnik księżnej Zofii Ostrogskiej, zmarłej w 1570 roku, który łączy się z pomnikiem Tarnowskich. Zofia Tarnowska poślubiła kniazia Konstantego Wasyla Ostrogskiego, hetmana Wielkiego Koronnego. Zmarła młodo przy porodzie syna Aleksandra, a więc jeszcze za życia padowana. Nie ulega zatem wątpliwości, że fundator, książę Konstanty, temu właśnie artyście zlecił wykonanie pomnika dla swej małżonki. Zostańmy jeszcze chwilę w Tarnowskiej katedrze, by zobaczyć piąty nagrobek, który kiedyś był w prezbiterium. Pomnik trzech Janów Fundacji Jana Hetmana Tarnowskiego z około 1536 roku wykonany został w pracowni Bartłomieja Berciego. Przedstawia ojca Hetmana Tarnowskiego Jana Amora, brata Hetmana Jana oraz zmarłego w niebowlęctwie synka Jana Aleksandra. Stąd trzej Janowie. Pierwotnie był nagrobkiem piętrowym. W 1561 roku, gdy po śmierci Jana Hetmana Tarnowskiego przystąpiono do budowy pomnika ku jego pamięci, przeniesiono pomnik ojca i brata w zmienionej kompozycji zaproponowanej przez Padowano i umieszczono w kaplicy świętej Anny. Katedra Warszawska to miejsce spoczynku m.in. książąt mazowieckich. Należy pamiętać, że po zburzeniu podczas II wojny światowej zniszczone zostały architektoniczne oprawy płyt nagrobnych. Tym bardziej cenić należy to, co ocalało. Płyta ostatnich książąt mazowieckich z roku 1526 jest przykładem wczesnej nagrobnej rzeźby renesansowej na Mazowszu. Nagrobek powstał staraniem siostry książąt Anny z Fundacji Zygmunta I Starego. Wykonał go warsztat Bartolomeo Berciego, który pracował wtedy nad wzniesieniem kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu. Płyta wykonana jest z czerwonego marmuru węgierskiego. Bracia ubrani w zbroje leżą obok siebie przedzieleni oszczepem. Bardzo przypomina jeszcze styl gotycki, ale pokazanie uczucia braterstwa to już wpływ ożywczego renesansu. Płyta renesansowego nagrobka braci Wolskich, biskupa kujawskiego Mikołaja i kasztelana sandomierskiego Stanisława, którzy zmarli w połowie XVI wieku. Miał przepiękną oprawę, która nie przetrwała zniszczeń II wojny. Oryginalny nagrobek ufundowała Barbara Starnowa wraz z synem. Pomnik Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu czteroletniego i prezesa Senatu Księstwa Warszawskiego, wykonano w Rzymie. Naturalnej wielkości statua Małachowskiego w rzymskiej todze senatorskiej trzyma konstytucję i wspiera się na lasce marszałkowskiej. Niżej dwie naturalnej wielkości postacie ludzkie. Postać męska w stroju rzymskiego legionisty trzyma sztandar z orłem białym. Postać kobieca symbolizuje płaczącą ojczyznę i wspiera się na tarczy z herbami Polski i Litwy. Pomnik został całkowicie zniszczony przez wybuch czołgu podczas Powstania Warszawskiego. W 1965 roku pomnik wrócił do katedry pieczołowicie posklejany z fragmentów odnalezionych w gruzach i uzupełniony przez rzeźbiarza Józefa Trenarowskiego. Katedra Wawelska to miejsce pochówku wielu polskich monarchów. Początkowo królów chowano pod posadzką, później ustalił się zwyczaj budowania osobnych kaplic królewskich dobudowywanych do katedry. Ostatnie nagrobki królewskie Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego wzniesiono w połowie XVIII wieku z fundacji księcia Michała Kazimierza Radziwiłła. Ołtarz i mauzoleum świętego Stanisława zajmuje centralne miejsce katedry. Obecne zostało wzniesione z fundacji biskupa Marcina Szyszkowskiego według projektu Jana Trevano. Wtedy szczątki świętego umieszczono w trumnie relikwiarzu ufundowanym przez Zygmunta III Wazę. Podczas potopu szwedzkiego srebrna trumna została zrabowana. Nowy relikwiarz z 1670 roku został umieszczony pod kopułą spartą na czterech kolumnach. Zdobi go 12 płaskorzeźb przedstawiających sceny z życia świętego Stanisława.
Nagrobek Kazimierza Wielkiego stanowi jedyny w Europie zachowany niemal w pierwotnym stanie przykład nagrobka tumbowego z baldachimem. Odkuty został w czerwonym wapieniu węgierskim i białym piaskowcu. Wysokość podobizny króla to 1,85 m, co odpowiada mniej więcej jego naturalnemu wzrostowi. Monarcha przedstawiony został w stroju koronacyjnym. Nagrobek Władysława II Jagiełły powstał przed 1432 rokiem i jest nieznanego autorstwa. Wykonany z czerwonego marmuru, prawdopodobnie jeszcze za życia monarchy, król przedstawiony jest z atrybutami władzy, koroną, berłem, jabłkiem królewskim i mieczem. Renesansowy baldachim wykonano z piaskowca w latach 1519-24 z fundacji króla Zygmunta I Starego, dzieło warsztatu Bartolomeo Bereciego. Jadwiga koronowana na króla Polski w 1384 roku. Pielgrzymowano do niej nie tylko na pamięć jej królowania, ale też ze względów religijnych. W roku 1900 zamówiono nowy sarkofag godny królowej i przyszłej świętej, wykonany w stylu włoskiego wczesnego renesansu z marmuru kararyjskiego. Jadwiga to jedyny polski monarcha wyniesiony na ołtarze w dniu 8 czerwca 1997 roku przez Jana Pawła II. Aby ukazać wszystko, co w katedrze na Wawelu, nawet tylko w kategorii groby królewskie, potrzeba byłoby wielu godzin. Wawel to takie miejsce, gdzie przynajmniej raz w życiu każdy z Polaków być powinien, nie szczędząc czasu spędzonego w tym niezwykłym sanktuarium, będącym też pomnikiem historii Polski. Zachęcam do odwiedzenia katedry wawelskiej, by wszystko zobaczyć na własne oczy i przeżyć własnym sercem.